Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominator i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj walczymy pod Krakowem. Można powiedzieć o Kraków, chociaż już nadchodzi tutaj z okolic Płocka, z tego cienia kolejna armia. Skrzypił mi dopiero co kupione z krzesło, ale walczymy o bitwę w polu. Mam nadzieję, uda mi się wykorzystać zalety naszej kawalerii, która pokaże swoją klasę. To jest mój główny cel, pokazać, że polska kawaleria, którą mamy dostępną, którą możemy walczyć, jest potężna, jest silna. I rozpocznijmy rozstawianie. Jeszcze ładne pola, więc naprawdę, że kawaleria będzie miała pole do popisu, bo jest jej okropnie dużo. Tu mamy kawalerię, piechoty mamy zajebiście mało, więc mamy za to dużo łuczników. Czasami się za piechotą. Mamy łuczników tak zwanych podjazdowych, którzy ruszą od razu ostrzeliwać przeciwników. Oraz a jeszcze tej piechoty mamy, no nie zapomniałem sobie. Oraz konnice. Nie ma sensu się więcej bawić. On tu wiele nie ma nic. Więc tak. Trzeba się przemieścić, bo to. Idziemy go tak. Bum. Bum. Konnica. General. I konnica moja. Przyspieszmy. By nie miał tych włóczników, nie ma ich dużo, więc myślę, że. Ale tych jako zrobię w kupie, nie? No, wyślę już strzelców. O, przestawili się. Podjazdowa wojna już trwa. Tylko czemu nie są? Ale nie klikłem to co trzeba. Oczywiście. Wiemy samej kawalerii. Kawaleria do ataku. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. I boom. Zgnieciliśmy ich jak psy. Wow. Widzieliście siłę naszej kawalerii? Potęgę tej szarży? Tego czegoś?
Oczywiście straciliśmy paru konnych. Ale już nadchodzi kolejna armia. Mi bum. Dobrze, od ostra ci wam. Epic. Dobra, wygraliśmy. Straciliśmy 5% ludzi. Niewiele. End battle. Straciliśmy 66 ludzi, on stracił 1000. Widzieliście? Siła naszej kawalerii, siła walki w polu naszej armii. Jest jedyna taka możliwość, że my jesteśmy w stanie tak mocno walczyć jedynie w ataku, w sensie w polu, bo w samkach jest bardzo ciężko. Oczywiście, że... O, niepotrzebnie to dałem. Dobra. To zająć w jedną turę. Dałem im oku, więc mają czym się bronić, ale nie mają tego zbytnio wiele. Tutaj to szedł, szło. W Polsku nie jesteśmy na rekrutację. I raczej nie będziemy stać, bo patrzcie się. Co się dzieje? Wiem tak dużo miast, a mam tak mało. Tralalala. Bitwa, mam... Tak, stoczymy tą bitwę. Obronimy Wrocław, bo jego oddziały są bardzo elitarne. Ale ja mam kuszników, mam... To jest tak zwana twierdza. Czyli ma już lepsze mury, lepsze bramy, ma chyba prawdopodobnie wieżyczki strzeleckie, które mnie osłonią. Mam jak się rozpędzić konnicą. Są kusznicy. Myślę, że wy nie, że wy jak tu mi wjadą, staniecie z tyłu po prostu, a wy sobie z tej strony ładnie. Będziecie strzelać. Ja mam silną konnicę, która jest w stanie coś wygrać. No właśnie, mam. Mam właśnie. Kuszników, którzy strzelają dużo, dużo lepiej. Uszylajcie w to, co was zaraz zaatakują. Bardzo ładny oddział, widzicie, niemieckie, bardzo ładne tekstury. Naprawdę fajnie to wygląda, estetycznie. Inteligentnie, jakby to rzec. Tu już ktoś umarł, jeszcze nie. Tu? Też nikt, lipa. Strzelajcie tam. Boom. Our enemy's ladders have reached our walls. It's time for butcher's work. Czekać. Będziecie mi tu potrzebni na murach. Zabiliśmy już im 0%, czyli kompletnie nic. Nie zadało im obrażeń, więc to strzelanie jest tak słabe. Ale ma naprawdę silne oddziały. Naprawdę OP oddziały. Biegnijcie. Biegnijcie.
Szkoda, że mieli te drabinki. Byśmy ich inaczej pokiereszowali, ale skoro oni nas atakują, to są pewni wygranej. Ziomek, szybciej! Walka trwa! Ej! Strzelać! Strzelać! Kusznicy! No. Ładnie. Tak nikt nie ginie. A ktoś zginął. O. Dajecie, macie czas. Brama padła. No. No, 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 no. Stop, 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 stop. Strzelajcie. Fire! 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 Ej, ziomki, strzelać. Zcięło ich. Bić dziadu. Jeszcze zrzucić. Nie no, zepsuli wszystko. Tak zepsuliście. Tak zepsuliście to, że ja nie mogę. A wy strzelacie? Strzelać. Dobra, wybiliśmy już 7% i nam 6. Jak najwięcej kusznicy strzelali, jak najwięcej. Szybciej. Ten generał myślę, że rozwali ich, ale z dużą stratą. Może nie walczą wrogu. Cofam się. Spróbuję uderzyć jeszcze raz. Chcę im dać się rozpędzić po prostu. No i teraz boom. Przegrali to. Nie jest za dobrze. Jeszcze konnicę generalską, która jest równie silna. To się wbiło od zewnątrz. Strzelajcie, jakie się bugują. Ci już umierają, jeden oddział ich pada. Strzelać. Jest, jest, kolejny giną, dobrze jest. Very quickly. Generał sobie nie radzi. Stara się, ale sobie nie radzi zbytnio. Może odsunęli się od moich łuczników.
Ale dzielnie się broni, powiem, że dzielnie. Jestem otoczony. I się staram się. Naprawdę nie jest emocjonujące. Strzelać. Tylko nie po naszym. Dobra, strzelajcie tam. Pięknie. Nasi się bronią. Może być ciężko. Teraz mi, a ich konica może mnie dobić masakrycznie. Strzelajcie. Wrocław, brońcie. Ładnie, ładnie, ładnie o to chodziło. Żeby dostali strzała małego. The enemy had bloody, they have lost half their men. Też zaraz tracimy. Strzelać. Jakby jeszcze jeden oddział włóczników był, to myślę, że byśmy to przetrwali. Widzieliśmy ludzi. Czy generał też sobie zbytnio nie radzi w takich właśnie walkach? Aj, twardzi ci żołnierze przeciwnika, twardzi. Ja mam walczących wrażenie. Tylko kuszników, którzy starają się strzelać. My zabili generała, ale ich jest dużo, za dużo. Staram się jeszcze strzelać. Dążę. Strzelać. Strzelać, jest, to jest zajebiste. Ale nie masz szans. So many. Tych 42. Konnicy 36. Dobra, przyspieszmy, bo już trzeba kończyć odcinek. Nie ma szans. Przegraliśmy. Przegraliśmy bitwę o Wrocław. Tym razem potężna twierdza wrocławska stracona. Gdybyśmy mieli jeden oddział włóczników, to byśmy przetrzymali dłużej na bramę naszych przeciwników, ale i tak ich straty były niebagatelne.
Ostatnia szarża generała. Trupy się snują. Jeb, zginął generał Walcz. Przegraliśmy bitwę. Przegraliśmy. Wrocław, kolejne miasto stracone. Muszę odzyskać chociaż Kraków, żeby mieć co bronić. Generał upadł jako ostatni obrońca wiecznie żywego miasta Wrocławia. Brakło niewiele, naprawdę niedużo brakło. Jakiś mój mały błąd, albo i tak dalej. No, rozegrałem to dość inteligentnie. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, jako skończy się tura. A Umuniec nie obroni się. Nie ma szans. Kolejne miasto stracone. No nie było sensu walczyć. Żeby miał lepsze oddziały, ale takie słabe to nie są. Zostały mi dwa prowincje. Gniezno i Płock. Także Gniezno zostanie teraz oblegane. No. To już w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Żegnam się z wami. Bye.